Witam tu Aristeo przed spotkaniem z orkiem i demonicą. Dobrze, zobaczmy, co tutaj takiego będzie. O, widzę, że armii nie uzupełniłem, no trudno. Witaj w karczmie starca Bomliego, w której każdy podróżnik znajdzie schronienie, strawę i gościnność, niezależnie od rasy, płci czy wyznawanej religii. Witaj, Bomli, i jestem Daert de Morton z Portlandu. Wejdź, proszę, proszę, zawsze chętnie goszczę zacnych dżentelmenów. Mam nadzieję, że moja karczma przypadnie ci do gustu, a tak przy okazji mam kilku gości, którzy mogą cię zainteresować. Jest tu demonica z Atrixus oraz ork z Tristremu. Zacne to towarzystwo dla kogoś tak obytego. Doprawdy chętnie z nimi porozmawiam, Bomli. Starzec Bomli prowadzi cię na zaplecze, gdzie odpoczywają ork i demonica, o których tyle słyszałeś. Potężny ork podnosi się. Nagle całe pomieszczenie wydaje się bardzo ciasne i wyciąga do ciebie dłoń jak bochen chleba. Patrz, kto nas odwiedził? Usiądź, wasza zębatość. Tutaj jest trochę czyściej. Widzę, że nie jesteś stąd. Tak samo jak ta dama i ja. Ork kiwa głową na demonicę o smukłej figurze. Krasnoludzka oberża to ostatnie miejsce, w której można by się jej spodziewać. Powiedz mi, jak znalazłaś się w tym przeklętym miejscu? A dlaczego on się do mnie zwraca jak do kobiety? Może gram mężczyzną wampirem? A. Najpierw chcę wiedzieć, z kim rozmawiam. Oczywiście, dlaczego nie? Ja jestem Bagheer, młodszy wódz potężnego klanu trójzębnego Kundla, który włada wyspą Tristrem, a raczej władał do niedawna. Ork milknie i przez chwilę patrzy gdzieś w dal. To jasne, że nie jest mu łatwo rozmawiać o tych sprawach. Poczekaj, puść oko do demonicy, pociesz orka. No wiadomo, oczko. W końcu ork kontynuuje swoją historię. Tak było jeszcze do niedawna. Jeden księżyc temu elfy najechały naszą wyspę. Najpierw sądziliśmy, że wylądowały na naszym brzegu z powodu nawałnicy. Nie przyszło nam na myśl, że uszaci mogliby z własnej woli dobić do brzegów Tristremu. Oczywiście wysłaliśmy na miejsce oddział. Oczywiście. Ale wszystko poszło inaczej niż sądziliśmy. Nie powitali nas zdezorientowani podróżnicy, lecz uzbrojeni po zęby żołnierze. Po pierwszym statku przypłynęły kolejne, jeden po drugim, aż wreszcie stanęła przed nami cała armia elfów. I co się stało później? Ruszyliśmy do boju, walczyliśmy jak nigdy. Każdy z nas zabił 5 czy 6, nie, 10 elfów. Było ich jednak zbyt wielu. W miejsce jednego zabitego przychodził kolejny elf. Nasze bułaty zabarwiły się na czerwono od ich krwi i wnętrzności. Tak, wiem dobrze. Jacy z was wojownicy? Co się stało później? Oni zyskali przewagę, panie. Wycofaliśmy się w kierunku gór i lasów w nadziei, że znajdziemy tam schronienie. Niestety znaleźli nas i wybili jak dziką zwierzynę. Spalili nasze wioski, a nasze kobiety i dzieci. Ork nie może kontynuować. Ork kontynuuje opowieść. Uciekłem z garstką wojowników, pozostawiając wszystko za sobą. Słyszałem, że krasnoludy Dragandoru od niepamiętnych czasów udzielają azylu zbiegom, więc postanowiłem szukać tu schronienia. Tak się tu znalazłem. Potem dołączyła do mnie ta pani, a teraz ty, martwy szamanie. A jaka jest twoja historia, pani? Demonica uśmiecha się niezwykle kusząco. Racja, nie przedstawiłam się. Jestem Neolina. Od czego by tu zacząć? Urodziłam się w roku 314 kręgu, zgodnie z chronologią demoniczną. W demonoskopie jestem Ataxem. Czy możesz się streszczać, droga damo? Cóż, skoro cię to nie interesuje. W każdym razie kilka dni temu ludzie zaatakowali mój rodzinny Atrixus.
Początkowo się tym nie przejmowaliśmy, myśleliśmy, że to jakiś wygłup. W końcu, co nam mogli zrobić zwykli ludzie? Ale było ich zbyt wielu. Nasza armia, dowodzona przez lorda arcygrzmota, została pokonana w boju. Zebraliśmy kolejną, złożoną z każdego demona, zdolnego do noszenia broni i zaatakowaliśmy tych agresorów. Niestety, nasza druga armia również została pokonana. Wyglądało to tak, jakby wojskom ludzi pomagała i jakaś magia. W przeciwnym wypadku nie mam pojęcia, jak udało im się zyskać przewagę. Co gorsza, część demonów przeszła na stronę ludzi, zwabiona obietnicami darowania im życia, a nawet panowania nad pobitymi demonami. Tego było już dla mnie za wiele. Postanowiłam wziąć nogi za pas i uciec z Atrixusu. Zdecydowałam się przeczekać tu, w Dragandorze, do czasu, aż wszystko się uspokoi. Tu właśnie spotkałam orka, a teraz i ciebie. No i opowiadamy im naszą historię. Wygląda na to, że wszyscy jesteśmy skazani na pozostanie w tym przeklętym Dragandorze i powinniśmy się cieszyć, że krasnoludy ocaliły nam życie. Może nie jest tak źle. Co wiecie o Dragandorze, przyjaciele? Nowi znajomi wzruszają ramionami. No właśnie, a jak zapewne zauważyliście, Dragandor został zbudowany na kościach wielkiego smoka. Nie był to jednak zwykły smok, to było wielkie wcielenie ducha mroku. Został jednak pokonany wiele wieków temu w wielkiej bitwie pomiędzy siłami światłości i mroku. Zwycięzcy usypali górę na jego truchle, mając nadzieję, że w ten sposób duch mroku zostanie uwięziony na zawsze. Ork podaje demonicy smażone ziarna jakiejś rośliny, zaczynają je przeżuwać, wciąż cię słuchając. Duch mroku został pokonany, ale nie zgładzony. Opuścił ciało i znalazł schronienie pod górą. Stamtąd wciąż wspierał stworzenia mroku, zachowując równowagę pomiędzy mrokiem a światłością. Równowagę? Tak, równowagę. Nie możemy pozwolić, by cały świat należał do światłości lub mroku, ponieważ światłość nie może istnieć bez mroku, a mroku nie da się uzyskać bez obecności światła. Słudzy światłości zakłócili tę równowagę? W istocie, umyślnie lub nieświadomie, zachwiali równowagę, korzystając ze słabości ducha mroku. Jeśli uda im się zgładzić wszystkie orki i demony, wygnać nieumarłych z cmentarzy, świat Netany, jaki znamy, przestanie istnieć. Co więc proponujesz? Skoro los rzucił naszą mroczną trójkę tu, do Dragandoru, uważam, że to jakiś znak. Proponuję sojusz. Znajdziemy przejście do schronienia ducha mroku i, jeśli to możliwe, pomożemy mu przywrócić równowagę w krainie Netany. Co wy na to? Jestem z tobą, martwy szamanie. Proponuję przysięgę krwi, zgodnie z tradycją mego ludu. Ork wyciąga nagle wielki bułat, szepcze kilka słów w swoim języku, a następnie robi głębokie nacięcie w swoim przedramieniu, zalewając szkarłatną krwią ostrze stół i nieco obryzgując ściany. Krew pachnie nęcąco. No jeszcze mniej apetytu narobił. No nie, no przecież wampirem gram, no co to ma być? Składamy przysięgę krwi? Och, to takie niehigieniczne. Demonica odsłania swój elegancki nadgarstek. Jej gorąca demoniczna krew wrze, spływa po ostrzu i sykiem miesza się z karmazynową krwią orka i twoją własną roczną krwią. No i obejmujemy nowych przyjaciół. Oczywiście taki sposób, żeby orka za bardzo nie objąć, natomiast całą siłę, całą naszą powierzchnię ciała przeznaczamy dla przytulenia Neoliny. Scena zjednoczenia istot ciemności jest poruszająca, ale starzec Bomli ją przerywa. Pojawia się ze strawą w najbardziej niewłaściwej chwili. A cóż to za bałagan? Cała podłoga brudna, ściany pochlapane krwią. Co wy tu wyprawiacie? Odprawiacie czarną magię i plamicie mi tapety. Wynocha z mojej karczmy, wszyscy. Przestań wrzeszczeć, karczmarzu. Posprzątaj tu i przynieś nam więcej strawy. Karczmarz macha ręką i wychodzi, ale wciąż słyszysz jego narzekania za ścianą. Nie odpuszczę tego. Zgłoszę do Straży Miejskiej.
O, strażnik. Nie masz nawet czasu rozprawić się z krwistą baranią wątróbką, bo w drzwiach stają nieproszeni goście. Starzec Bomley sprowadził strażnika, z którym rozmawiałeś przy bramie. No i proszę, a ostrzegałem was dzisiaj, prawda? Jeśli będziecie uprawiać czarną magię lub wyczyniać inne bezeceństwa, wyrzucimy was z Dragandoru na zbity pysk. Proszę ze mną wszyscy. Panie strażniku, idzie pan stąd. Stawiasz się władzy? Niech i tak będzie. Strażnik wyciąga z zapasa pałkę wykonaną z nieznanego czarnego tworzywa i uderza cię nią w kolano. Naści, naści, a masz! Sam się o to prosiłeś, kurduplu. Przyjaciele, uciekajcie do czarnej bramy. Ja powstrzymam krasnoludy. Nie wygląda to na jakąś taką bardzo dużą siłę. Co możemy powiedzieć o moim przeciwniku? Krasnolud strażnik, który pilnuje pokoju i porządku w Królestwie Krasnoludów. Atak 2, obrona 4, intelekt 1. Natomiast jeśli chodzi o jednostki, krasnolud. Dużo życia. Możliwość dobiegnięcia. Istota światłości. No to wiadomo, co to jest. Zbroja. 20% odporności na obrażenia fizyczne. Mściwość. Jeśli zginie ponad 50% oddziału, szansa na trafienie krytyczne zwiększa się o 100%. No to lepiej, że tak powiem, zabić. Ale co jest ciekawe, bo jeśli tu jest napisane, że jeśli zginie ponad 50% oddziału, no a przecież jak to są jedynki, to chyba to by miało raczej odniesienie, gdyby w oddziale były dwie jednostki, a tutaj no to można powiedzieć, że to tylko stan zdrowia spadnie do 50%, także nie ma problemu. To już było. Zawziętość. Oddział pamięta wszystkich, którym udało się go zaatakować. Gdy walczy z kimś takim, zadaje o 20% więcej obrażeń. Po wywarciu zemsty uspokaja się i usuwa winowajcę z czarnej listy. No ładnie. A co tu mamy? O, życia trochę mniej. Ale w sumie... A tak, jest taki dosyć przyzwoity, znaczy niski. Nie. Istota światłości, widzenie w ciemności podczas walki w nocy lub pod ziemią. Współczynnik ataku istoty zostaje zwiększony o 50%. Aha, widzicie? Jest wyższy. To pewnie z tego powodu, ale... Ale to by było chyba trochę więcej. No nic, zawziętość. No to już wiemy, co to jest. No i trzeba to wygrać. O, gdyby tak się udało, ale te jednostki nie ruszymy, gdyż jest nadzieja, że wpadnie w pułapkę. Będziemy tutaj bić. O, właśnie. Tu oczywiście się ustawimy na wabika, żeby przyciągać do pułapki. W ogóle mogę wszystkie moje jednostki tutaj zebrać. To jest chyba dobry pomysł. Brakuje mi troszkę tutaj łuczników. Chyba jednak powinienem ich dodać do oddziału. Powiedzmy, że tu. I nic więcej. Aha! Rzucił czar spowolnienia na... No to było piękne. Na moich zombiaczków. A właśnie, nie sprawdziłem, jaką to oni mieli... Aha, bieg, dobra. Tutaj można by przekazać dodatkowy ruch i tu się ustawić. A co mi tam? No niestety nie zaatakują, ale można tutaj pozycję zająć. A, to już nowa tura. Jest szansa. Bijemy szympansa. No proszę, jak ładnie. Tu oczywiście nie zabijemy, tylko osłabiamy. I fajnie będzie troszeczkę drogę zasłonić. Bo nie chcę, żeby tutaj atak został wyprowadzony. No, to nie jest w ogóle żaden problem.
Tu oczywiście nic nie robimy. Byłoby dobrze skończyć. O, właśnie. No, tym razem też bez strat własnych, ale to było proste. Zobaczcie, jak mało żołdu tutaj płacą. No i co dalej? Nic. Dotrzyj do czarnej bramy. Dragandor, krasnoludy naruszyły swoją neutralność. Nie możesz zostać w Dragandorze. Śpiesz w głąb lochu i odszukaj czarną bramę. To cię ocali. No, wiadoma sprawa. Tu nic. Tutaj coś jest. Brama jest zamknięta. Podejrzewam, że nie handlują ze mną, bo jestem... no, znaczy negatywnie do nich nastawiony, czy raczej oni są do mnie negatywnie nastawieni. O, tam byłoby warto się dostać. Aj, bo znowu zapomnę. To może tu... Właśnie nie wiem, może by węże dodać. Niech będzie, że... Tak, tak, ale tu chyba bym zmienił, o. Tu jest brama, dobrze. A tu? Nie, tu nie ma przejścia. O, tu jest przejście. Dalej nie możesz wejść. W kopalni doszło do wypadku. No to tym bardziej powinniście skorzystać z mojej pomocy, bo na pewno... mógłbym coś tam zdziałać. No, jestem dobry w takich sprawach. Wygląda na to, że spotkaliśmy windę. A nie, platformę. Wilkołak, gryzak. Tutaj coś jest? Nie. O, jest brama. To pewnie tutaj mam dotrzeć. Siema! Oho, kim jesteś? Skąd uciekasz i dokąd biegniesz? Czy ktoś cię goni? Kim jesteś? Nie wyglądasz na krasnoluda? Nazywam się Gryzak i jestem tutejszym wilkołakiem. A ty kim jesteś i dokąd śpieszysz? Nazywam się Daert. Czy wiesz, gdzie się znajduje czarna brama? A do czego ci ona potrzebna, Daert? Mam pewien zatarg z lokalnymi władzami. Rozumiem. Sądzisz, że za czarną bramą zdołasz się przed nimi ukryć? Nie ma sprawy. Jedź prosto. Jak jedź? Przecież ja chodzę na moich nogach. A wkrótce zobaczysz przed sobą platformę. Czarna brama znajduje się tuż za nią. Ale uważaj, brama jest zawsze pilnowana. No spoko. Dziękuję, Gryzaku. Tu można iść. Chyba nie. Zielona runka. Tu coś jest. Jajka pająka to nie. Ale zieloną runkę to bym bardzo chętnie przygarnął. Ale nie ma lekko. Brama, ale niestety. Chyba jest nieotwieralna. Może w przyszłości. O, proszę. O. Dziękuję wszystkim za obejrzenie odcinka. W kolejnym pogadamy z tym panem.